Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na kolejną porcję testów. Testów nowości. Natomiast tym razem przekornie to nie będą nowości rynkowe. Natomiast będą to nowości zdecydowanie dla mnie oraz produkty, które nigdy dotychczas na kanale się nie pojawiły. Nie wiem czy wiecie, bo ja trafiłam na to naprawdę zupełnie przypadkiem, że w tym momencie marka Nabla jest marką wyprzedawaną z drogerii internetowych. Podejrzewam, że chodzi dokładnie o to samo, co kiedyś z marką Zoeva. Myślę, że Nabla ma być na wyłączność w Sephorze i w związku z tym wszystkie pozostałe sklepy internetowe muszą ją wyprzedać. I ja powiem Wam, do paletek Nabli podchodziłam zawsze tak, że podobały mi się, ale jakoś zawsze w danym momencie, w którym one miały premierę, byłoby mi po prostu szkoda na nie po ludzku pieniędzy. No a teraz są one w dosyć atrakcyjnych cenach, a pewnie jak się poczeka i się nie wyprzedadzą, to kto wie, być może jeszcze te ceny będą obniżone, nieważne. Ta paleta w regularnej cenie, więc paleta Poison Garden, która swoją premierę miała w 2018 roku, o ile się nie mylę, kosztowała 179 zł, w tym momencie, tak mi się wydaje, około 189, w tym momencie można ją kupić za 107. Ja przynajmniej za tyle ją kupiłam w Ezebra i długo zastanawiałam się nad tym, którą paletę wybrać, bo się napaliłam, że to jest jedyna niepowtarzalna okazja i właśnie wybrałam tą Poison Garden. Potem jak przyszła, to mam takie wrażenie, że właściwie mam podobne cienie w palecie z Afektu, ale zawracanie głowy. Paleta jest moim zdaniem bardzo, bardzo ładna i właśnie to dzisiaj tą paletą będę chciała wykonać makijaż. Natomiast makijaż oka rzecz jasna, natomiast jeśli chodzi o makijaż twarzy, to już jest tutaj troszeczkę lepiej, bo ten produkt miał swoją premierę nie aż tak dawno temu, a nigdy go jeszcze nie używałam tutaj na kanale i jest to podkład Catrice True Skin Hydrating Foundation z kwasem hialuronowym, który ma być podkładem długotrwałym. I mój kolor to jest 02 Neutral Ivory. Także właśnie dzisiaj, kochani, ten podkład i ta paleta będą grały pierwsze skrzypce. Oczywiście będziemy dobierać również inne kosmetyki, które po prostu gdzieś tam są naszykowane z boku. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania filmu. Przypomnę jeszcze, że jeżeli ten film Wam przypadł do gustu, proszę Was o pozostawienie kciuka w górę, komentarza oraz o subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie czynicie. I bardzo ważna informacja, jeżeli jakimś cudem trafiliście na ten film, jest to pierwszy film, na który trafiliście u mnie na kanale, to informuję wszem i wobec, że niedawno opublikowałam film z testem marki Color Unica i wszystko wskazuje na to, że jestem jedyna na YouTubie, która nie dosyć, że jakby kupiła te produkty, znaczy no nie ma innych po prostu filmów. Natomiast ja je kupiłam, nagrałam test i on czeka na Was na kanale. Zapraszam Was bardzo gorąco do obejrzenia, bo no widzicie, tak to właśnie czasem bywa. Jak czegoś nie ma na YouTubie, mówią nagraj, nagrasz, a ludzie nawet nie wiedzą, żeby tego szukać, bo nie wiedzą o istnieniu tej marki. Jest to nowa polska marka dostępna w Contigo. To co? Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Słuchajcie, mam pewną koncepcję na ten makijaż. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Czy Wy mnie dobrze... Nie, chyba jest okej, nie? Mam z kolei podwyższone teraz lusterko, żeby ciągle się nie schylać. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Nomen omen, słuchajcie, nakupowałam bardzo dużo nowości. Nowości, których nigdy w życiu u mnie na kanale nie było. Pokażę Wam je w holu, tylko jeszcze czekam na jedną albo dwie paczki PR-owe, najchętniej na dwie, żeby Wam pokazać. Bo już całą resztę rzecz jasna swoich zakupów mam. No i lecimy. Zaczynamy standardowo od cienia takiego chłodnego, beżowego. To jest cień Narrative. Aha, na powiekach mam bazę P. Louise i w ogóle wszystko to, co nakładam dzisiaj na ryjek, znajdziecie linki do tego w opisie. Dobra, lecimy. Bardzo ładnie się rozprowadza. Faktycznie tutaj na końcówce mocniej się przykleił. Ale to nie jest problem. Gdybym nie odcinała mojego magicznego catcrease i tak dalej, to myślę, że też bez problemu dałoby się to zakamuflować. Ja teraz sobie bym od razu wzmocniła to cieniowanie cieniem... Może na początek cieniem Zen. Ponieważ zależy mi też na tym, żeby użyć jak największej ilości cieni w tym makijażu. Wzmocniła cieniowanie, to może być za dużo powiedziane, bo one mają podobny jakby stopień nasycenia. Raczej po prostu dołożyła tego cienia w te same miejsca, aby uzyskać troszeczkę inny kolor. Oczyszczę sobie pędzelek i na ten sam pędzel wezmę jasny beżowy cień. I ten jasno beżowy cień jest świetny, ponieważ nie ma właśnie żadnych takich
podtonów ani różowych, ani dziwno-beżowych, ani sinych. Jest taki dosyć jasny i mocno moim zdaniem neutralny. I delikatnie sobie rozetrę samą górę, choć ja zazwyczaj takie rzeczy robię pod sam koniec makijażu. Albo już kiedy mam odcięte cut crease. Ale ostatnio zmieniłam trochę taktykę, bo pomyślałam, że może ktoś nie doczeka do tego. Bo musicie wiedzieć, jeżeli nie wiecie, że moje makijaże zazwyczaj wyglądają tak, znaczy tak twierdzą osoby, które mnie oglądają. I się zastanawiałam, Boże Święty, co z tego będzie? A ostatecznie jest coś z tego całkiem spoko. No tylko jak zachęcić, żeby zostać? Ja myślę, że ja na tym etapie właśnie odetnę te swoje magiczne cut crease, czyli coś, co pozwoli mi wyznaczyć granice mojej opadającej powieki. Stworzy mi sztuczną bazę po prostu dla mojego kształtu oka. Okej, kształt mojego makijażu został wyznaczony. Mamy bardzo korzystne zbliżenie. I teraz możemy lecieć. I zaczniemy sobie od kącika wewnętrznego i od cienia Rosita. Jest to cień po prostu jasno-różowy, o takim wykończeniu dosyć błyszczącym. Nakładam go praktycznie od samego kącika wewnętrznego, ale nie dochodząc do niego, bo tutaj chciałabym umieścić cień Adoration. Powiem Wam tak, że ten cień nakładany na korektor jest takim cieniem bardzo, bardzo delikatnym, bardzo subtelnym. Myślę, że gdyby go nałożyć na suchą powiekę, to czy wiecie, pozbawioną tego korektora, to możliwe, że on by wyglądał troszeczkę bardziej atrakcyjnie. Jest, nie jest to cień robiący efekt wow, ale ma bardzo ładny kolor. Teraz tym samym pędzelkiem, tylko oczyszczonym, nałożę sobie cień Fabric. Jest to taki cień złoty, piaskowy. Także błyszczący i nałożę go na granicy, czyli chcę, żeby to jakby tak, wiecie, płynnie jedno przeszło w drugie. Cienie się jakoś tak super nie transferują na mój pędzelek, ale też nie ma z tym, szczerze mówiąc, większego problemu. Bardzo ładnie te cienie, zgodnie z swoją formułę, łączą się same ze sobą, wystarczy przyklepać i tutaj te przejścia nie istnieją. I chciałabym nałożyć taki trochę ryzykowny cień, czyli ten. Tutaj w przypadku tego cienia najbardziej widać, że ten pędzelek tak sobie średnio z nim radzi. Ten jakoś mi się już tak ładnie, słuchajcie, nie łączy z tamtymi. No i to, co już mogę, słuchajcie, powiedzieć, to to, że maty z tej paletki są zdecydowanie lepsze jak błyski. Wezmę teraz malutki pędzelek również do ust i cień Adoration, czyli właśnie taki biało-niebieski i nałożę go na pędzelek, który ewidentnie był wcześniej w czymś brudny, w sam kącik wewnętrzny. To jest cień pięknie mieniący się na niebiesko. I lecimy, kochani, sobie z kącikiem zewnętrznym. Jeszcze sobie odrobinkę Was przybliżyłam. Ale tutaj pewne poprawki jeszcze cały czas będą wchodziły w grę, jak się ich dopatrzę. Chciałam, powiem Wam, co chciałam zrobić. Chciałam zrobić kreskę Duraline'em przy pomocy tego cienia i tego pięknego niebieskiego, ale teraz tak się zaczynam zastanawiać, czy mi to wyjdzie. Więc nie, może nie. Cień Opera może nam się nie skomponować, więc najpierw zacznę od tego cienia. Nim sobie wypełnię całą tutaj tą przestrzeń kącika zewnętrznego. Od razu zaczynam przyciemnić kącik, Boże, przepraszam Was, ale jakoś dzisiaj dziwny jest dzień. Teraz wybiorę właśnie cień miodowy i mój pędzelek miotełka i tym pędzelkiem miotełką i tym miodowym cieniem zrobię sobie tutaj na razie bez rozcierania górę mojego makijażu. Jest dobrze w takim kolorze i bardzo go lubię. Pędzelek miotełka generalnie gwarantuje już takie delikatne rozcieranie w chmurkę, no ale wiadomo, pewne rzeczy i tak trzeba później poprawić. I wezmę teraz cień ten, ciemnobrązowy, nie każcie mi go wymawiać. Bardzo delikatnie tutaj sam ten kącik zewnętrzny sobie przyciemnię. Potem delikatnie przy pomocy tego cienia Honey go sobie rozetrę. Dobra, teraz wezmę sobie od razu płaski pędzel i wyznaczę sobie granicę makijażu, żebym wiedziała,
jak będzie szła kreska i dokąd generalnie ten cień rozcierać. I właśnie tym cieniem Honey najeżdżając na ten ciemny, na razie jeszcze dalej góry nie rozcieram, to zrobię już po kresce. Najeżdżając na ten ciemny, rozcieram ten najciemny. Rozcieram go. Powiem Wam, że na tym etapie uważam, że makijaż byłby spoko. Mówię o tym oku, które jest powiedzmy, że zrobione. Gdyby do tego właśnie dołożyć, no wiadomo, resztę makijażu i tak dalej, myślę, że to by wyglądało ładnie. Przy poszczególnych typach urody myślę, żeby to wyglądało bardzo ładnie, ale dla mnie to jeszcze wygląda tak, wiecie. I plan mój jest taki, że przy pomocy właśnie Dura Lensing Lotta, tak jak wspomniałam, na razie tego cienia Zodiak, czyli najciemniejszego, namaluję kreskę i jak to wyjdzie, później nad nią namaluję kreskę tym niebieskim. Także trzymajcie kciuki, to będzie bez głosu, będzie zmierzenie się, już bardzo, bardzo dawno tego nie robiłam. Już mi się przypomniało, czemu już nie maluję kresek przy pomocy Duraline, jesteśmy we starości. Można czasem cholery dostać. O ile eyelinerem to mi idzie, wiecie, już w tym migał, tyle ten. Wątpię, żeby mi się udało jeszcze tutaj wcisnąć ten niebieski, ale ja już muszę to zrobić poza aparat. Powiem Wam, to nie jest na moje nerwy, nie wiem jak ja to kiedyś robiłam. Po pierwsze ten cień niebieski wcale nie jest taki intensywny przy połączeniu z Duraline. Pewnie malowałam tą ciemną kreskę, potem jakby ją poprawiłam tym niebieskim. Rzęsy mi się źle przykleiły i jakoś tutaj w ogóle odgięły, co widać. Już po tym użyciu będą pewnie do śmieci, bo jakby oko jest oku nierówne. Z drugiej strony w realu też nie mamy identycznych rzęs. A ja chcę zawsze uzyskać taki naturalny efekt, więc no... No niech będzie, że jest naturalne. Nie, to nie jest naprawdę na moją cierpliwość. Kiedyś to robiłam regularnie. Miałam taki piękny, habrowy cień z Art Deco. I on robił niesamowitą robotę w połączeniu z Duraline. Natomiast z tego efektu, szczerze mówiąc, nie jestem zadowolona. I jeszcze mówię, jeszcze mnie te rzęsy denerwują. No, tak to wygląda. Jeszcze wiadomo, że makijaż oka jest do poprawienia, ale my lećmy już w końcu z naszym podkładem. Podkład Catrice, który ma być podkładem nawilżającym, przypomnę, mój kolor to jest 02 Neutral Ivory. Jest to podkład z kwasem hialuronowym, który on ma być i bardzo długotrwały i właśnie nawilżający. Kolor 02, jak sama nazwa wskazuje, nie jest najjaśniejszym kolorem. Podkład jest bardzo, bardzo płynny. No i zobaczmy, jak on będzie się prezentował. Może uratuje nam cały kształt, albo już go pogrążę do końca. No to powiem Wam w ten sposób. Podkład jest, może Wam się dla odmiany teraz oddalę, tylko żeby mi podkład nie ścierkł. No. Biała farba. Biała farba, co? No. I znowu. Czy znowu mam narzekać na to, że kupując przez internet powinien być pełen dostęp do jakichś konkretnych swatchy, kolorystyki, jeżeli w ten sposób firmy chcą sprzedawać produkty? Nie, powiem Wam, podkład jest niesamowicie biały. Jest dużo bardziej biały od tych wszystkich białych ostatnio podkładów, które używałam. Wiecie, co mi przypomina? Czy ktoś jest ze mną, kto jeszcze pamięta czasy słynnego podkładu Cushion z boxa, co wydawała go taka firma, taki sklep internetowy z kosmetykami azjatyckimi. Oni tam dali taki biały Cushion z Gudetamą. I wciskali kit, że to jest po prostu podkład. A to było białe jak 150 i robiło efekt po prostu Edwarda, wybielało twarz. Jest to produkt jak najbardziej dla Azjatek, ale nie dla nas, dla Polek. I normalnie mam déjà vu, no tak białego podkładu. Słuchajcie, ja go cały czas mam bardzo dużo na dłoni, ale przez to, że on jest tak biały, wygląda jakbym po prostu pomalowała się farbą. Oczywiście może być to kwestia kolorystyki, testów tego podkładu było bardzo dużo na YouTubie, ale przyznam się bez bicia, że nie wiem, czy któryś oglądałam, a już na pewno nie pamiętam, jakie były efekty tychże testów. Faktycznie podkład jest zastygający, jest podkład bardzo zastygający. Na tym policzku mam troszkę więcej, na tym policzku mam troszkę mniej. Nie wiecie co, ja sobie tak zostawię do miniaturki.
Wygląda to po prostu przeokropnie, dodatkowo on zastygł już na gąbce, więc żeby nałożyć go na czoło, znowu muszę go od zgrodu dołożyć na tą gąbkę. Bardzo często, jak podkład mi nie pasuje, albo wyglądam w nim po prostu, jakbym się wymalowała białą farbą, to czytam właśnie komentarze, że no, jak go nałożyłaś, to na co się dziwisz, kochani. To jest bardzo często złudzenie. To raz. Dwa. Ja nakładam zawsze jakby plus minus tyle samo podkładów. Więc jeżeli 99% podkładów, albo ileś tam procent podkładów, zachowuje się dobrze, to śmiem oczekiwać i domniemywać, że i kolejny podkład też się powinien zachować dobrze. Natomiast jeżeli podkład wymaga aplikacji bardzo małej ilości, przepraszam cię, to wypadałoby moim zdaniem to jednak na opakowaniu napisać. No to jest tylko in English, Deutsch i Franz. A jak ja nie znam English? Medium do high coverage. Z dobrym skin feeling. No to mój skin feeling jest niedobry. To jest po prostu maska i to jak zastygło. Czy wy kiedyś coś takiego u mnie na kanale widzieliście? Słuchajcie, no różnie to bywało, ale no bez jaj. Ale jak na podkład, który ma być podkładem nawilżającym, jeszcze się lepi. No to śmiem twierdzić, że takowym nie jest. No, to co mi się stało na nosie, choć mój nos jest zawsze problematyczny, ale tu to wygląda, mam taką skorupę, a mam minimalną ilość podkładu na nosie, jakbym miała katar i skóra by mi się z nosa, tak wiecie, wysuszyła i złuszczyła. Teraz wam się przybliżę, ale przepraszam, że się znowu schylam do rolsterka, ale naprawdę no, to są jakieś jaja. Mówię, weźcie pod uwagę, na tym policzku jest więcej, na tym jest mniej. Widzicie różnicę? No nie cholery, no nie widzicie, no. No przepraszam, że się zirytowałam, ale się zirytowałam. Dobra, lecimy z korektorem, z Lovely. Dobra, ratujemy się. Kółeczko z Han. Najpierw ten jaśniejszy kolor. Mhm. A jak pięknie te produkty z Hana suną po tym naszym tym. Mimo, że nawet na Estée Lauder Double Wear ładnie się rozprowadzały. Tak tutaj. Stawiam opór. To jest chyba najgorsze w nagrywaniu makijażu, kiedy wiesz, że już wyglądasz jak czub i wiesz, że pada śnieg i generalnie nie planujesz nigdzie dzisiaj wychodzić do ludzi. I tak de facto, Jezu, co tam się dzieje na brodzie? I tak de facto mogłabyś już to zmyć w cholerę, no ale z drugiej strony sobie myślisz, kurde, no już tyle czasu poświęcam na nagranie tego filmu. Już nie chcę ci robić tych brwi, wiesz, już pudrować się. Nie no, wygląda to po prostu przeokropnie. I dlatego już mi szkoda mojego inglota, wybaczcie, 43 pod oczy, nałożymy Bell puder ten Longwear Hydrating, nałożymy go na całą twarz. Bell Hypoallergenic. Myślę, że mało u kogo na filmach widać taką irytację, jak coś komuś nie wyjdzie, albo coś jest złe jak u mnie. Nie mam pod ręką żadnego różu drogeryjnego, więc użyję sobie Natasha Denona. Bardzo lubię notować na ten róż, to jest takiego duetu z kalendarza adwentowego. Do kitu rozświetlasz, no tak, teraz na tym białym płótnie, to po prostu jestem malowana lala. Rozświetlacz ma kiepski, ale też go dzisiaj właśnie nałożę, bo też nie mam innego pod ręką. O. To już słuchajcie, już gorzej generalnie. No, prawie już gorzej być nie może. Zrobię brwi, dokończę sobie dolną powiekę, coś zrobię z ustami i do was wrócę. Czekajcie, może się uda, słuchajcie, może zrobicie, ale ładnie. Skończyłam. Cud się nie stał. Makijaż się nie uratował, choć oczywiście podkład w całokształcie może nie wygląda już tak dramatycznie, jak wyglądał na początku. Ale wierzcie mi, bądź nie, nadal mimo wszystko wygląda dramatycznie, no tylko po prostu ciut mniej.
Jeżeli chciałabym szybciutko podsumować, to nie, to na żaden argument tu się nie zgadzam co do podkładu, nie podoba mi się on. To są najgorsze takie sytuacje dla mnie, bo nie mam teraz już też pudełek, myślę, że warto, żebym się zaopatrzyła i faktycznie odsprzedawała tego rodzaju produkty, które są raz użyte, jest to gdzieś tam w zachowaniu jak najbardziej na higienę, tutaj nic się złego do produktu nie dostało, bo no dla mnie osobiście jest to po prostu wyrzucona totalnie kasa, wiadomo, że ja tak podkładów kupuję, czy tam kosmetyków więcej niż przeciętny zjadacz chleba. Jeżeli chodzi o paletkę, to uważam, że jeżeli ktoś zawsze miał ochotę na nable, ale zawsze było mu szkoda pieniędzy lub nie było go na nią stać, to te okazje, żeby teraz ją kupić na tej wyprzedaży, gdzie ona dalej w Sephorze kosztuje tą swoją regularną cenę, są dosyć atrakcyjne. Ja na pewno z tej palety będę korzystać, albo prawie na pewno. Maty bardzo mi się podobają. Podoba mi się ten cień Adoration, bo nie jest taki oczywisty. Podobają mi się jakby mimo wszystko te błyski, natomiast jakby w połączeniu z innymi po prostu błyskami z innych palet. Generalnie nie żałuję, podsumowując, że kupiłam tą paletę Poison Garden od Nabli. Przepraszam Was bardzo, naprawdę dzisiaj język mi się plącze jak 150. Taki jest efekt końcowy, mi nie pozostaje nic innego jak się Wam przybliżyć, podziękować Wam bardzo serdecznie za oglądanie, zaprosić Was, rzecz jasna, widzicie, to jest koszmar dzisiaj, zaprosić Was, rzecz jasna, na kolejny film. Powiem Wam, że podkład wygląda jakby coraz gorzej i gdyby dzisiaj nie była środa i gdyby troszeczkę inaczej mi się ułożył tydzień, to mogłabym go przetrzymać na tej twarzy więcej godzin, ale szczerze, przy tym zachowaniu, które on teraz prezentuje, to jakby ja nie widzę takiego sensu testu już w ogóle trwałości, abstrahując, że wiecie, że ja mam w temat w ogóle swoje zdanie, bo on podkreśla mi zmarszczki, wygląda sucho, wygląda po prostu brzydko. I gdybym w normalnym, że tak powiem, świecie poza YouTube'owym nałożyła taki podkład na twarz i zobaczyła, że on tak wygląda, a mam coś do załatwienia, a muszę wyjść i zrobić cokolwiek, to ja bym po prostu go zmyła. Ja bym z nim nie wyszła i nie liczyła na to, że on może za 2 godziny, a może się okaże super trwały, a może po 5 godzinach, jak moje naturalne sebum się z nim wymiesza, będzie wyglądał dobrze. Po prostu bym nie ryzykowała. Dlatego no, tyle generalnie ode mnie. Ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Przybliżam Wam się, całuję, zapraszam na kolejne, a tam jest otwarta szuflada, bo wyciągałam błyszczyk. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Ciekawa jestem, czy znowu nas zasypie. Powiem Wam, tak pada już od ładnych kilku godzin, dosyć regularnie. Wydawało mi się, że już ta zima miała sobie pójść.